Stary, ostatnio się przejechałem na szosie. Chyba wjechałem tutaj w ogóle się i z powrotem, wydaje, że na szosie z powrotem trzeba... do chaty. Trudniej się łapie to flow. No to tak, stary, bo to jest takie ordynarne narzędzie, ten rower z wolnobiegiem i z hamulcami, że napierdalasz do samego końca, patrzysz, co się dzieje na skrzyżowaniu, a spróbuję, bo jak coś to wyhebluje. I znowu pizda, pizda, pizda. Nie no, na ostrym kole, żeby zahamować, musisz przeciwstawić się sile, którą rower jedzie i pedałom. Musisz spróbować obrócić je do tyłu. No, z tym kole się nie hamuje, tylko się przyspiesza. To swoją drogą, to jest inna sprawa. Kto hamuje, ten przegrywa. Mrówa mnie nauczył jeździć nie po chodniku, tylko po ulicy, jak szubam takim ciulem wystraszonym. Wojtek też jeździł za mną, uczył mnie jazdy. Na Chris przestawił mnie na ostre. Tutaj przywiózł swój rower, przywiózł swoje buty, zakładaj tutaj i najpierw uczył mnie się spinać, potem jeździć. Przez Mrówę i przez Wojtasa zaczęliśmy się z Chrisem przyjaźnić. Bardziej przez Wojtasa, no bo ja byłam z Wojtasem, a to był Wojtasa najlepszy przyjaciel. Znaczy jest dalej przecież, nie? To są żony rowerowe. To jest małżeństwo rowerowe. Bardzo silnie nierozerwalny związek. Chris ma styl, że jeździ jak dżentelmen, bardzo. Wojtas lubi się wpierdalać, ale to nie o to chodzi. Mi się wydaje, że oni mają te same uczucia podczas jazdy razem. Chrisa poznałem na swoim pierwszym Alejkacie, który zorganizowałem we Wrocławiu. Naprawdę niedługo po tym, jak zacząłem jeździć w kurierce i jak sam przyjechałem do Wrocławia, no i tak lepiej się poznaliśmy na wyjeździe z Wrocławia do Poznania na takim bike tripie, gdzie jechaliśmy na Night Ridersów. Nieodłącznym mianownikiem zawsze był rower. Zwyczaj na wyścigach współpracowaliśmy i jakby nasze role były podzielone. No jest jakoś bardzo blisko mi osobą, nie wiem, poprzez swoje usposobienie, przez to, że ma jakieś zrozumienie dla świata i patrzymy w bardzo podobny sposób na niektóre rzeczy. Mogłoby być lepiej, nie? Bo mi się nie chce. Czym jest tragedia? No, tragedia to jest tak naprawdę grupa znajomych, która tworzy jakąś ekipę. Miałam wypadek na rowerze i po prostu od samego początku w szpitalu była masa ludzi, którzy byli przy mnie. Tragedia teoretycznie i w praktyce zaczęła się od snów rów, czyli od tych gwiazd w nocy. Cała ta tragedia i za to ostry kod jest przecież jakaś pojebana zabawa. Kto to widział, żeby na rowerze bez hamulców i wolnobiegu jeździć po mieście? No przecież to nie chodzi o to, żeby było najszybciej, chodzi o to, żeby było najfajniej. To pod tragedią kryje się tak. Dobrze zorganizowana grupa, dobrze zorganizowani ludzie, a też oni się nie zamykają na nikogo. Kata robi się w ten sposób, że trzeba obmyśleć trasę, czyli poszczególne punkty, na które każdy z ścigających później ma dojechać i zaświadczyć swoją obecność na tym punkcie, czyli dać jakiś dowód. No, szukasz jakichś charakterystycznych rzeczy. Na przykład na Świebockim znalazłem tablicę, że dworzec Świebocki grał w firmie Lalka. I tam jest wszystko to po angielsku napisane. I teraz musisz wymyślić na manifestie po prostu pytanie, które nie pozwoli ci pomylić tego. Coś w tym stylu. Tu macie tablicę informacyjną i on jest po polsku i po angielsku, także to jest pierwsze, co możemy wymyślić. Kto jest patronem? Fajnie jest użyć czegoś takiego jak katedra, nie? Żeby wszyscy przyjezdni nie mogli się zgubić. Ty, ja wiesz, że miałem kiedyś tutaj przesyłkę do arcybiskupa? Prezent urodzinowy. Na cieciubie siedział ksiądz i powiedział mi, że do jubilatów dzisiaj nie wchodzimy, bo są zmęczeni. No i mamy to. Będę musieli spisać, którego dnia papież mieszkał w tym domu. O,
Chce się komuś obudzić Chrisa? Ej typy, to co, będziemy zaczynać? Manifest ma dwie strony, także się nie pojebcie. Także zwróćcie na to uwagę. Okej, okay, guys, 3, 2, 1, ale manifesty są tutaj! Podpiszcie manifesty w pierwszej kolejności. Na trzecim miejscu był Dudeman. Po angielsku powiedz. Jak? Nie umiem. Wygrał Jasiek. Jasiek! Dziadoso! Jutro się widzimy na torze. Znalazłem jakiś film, prawdopodobnie na YouTube, gdzie w tunelu aerodynamicznym pokazali, ile się na tym zyskuje. I tam wyszło im jakieś straszne liczby, że 1,5 minuty na 40 km, że człowiek tylko ma ogolone nogi, nie musi zmieniać nic, pozycji właściwie. Teraz golimy boi do Mistrzostw Europy, ale byłyby ogolone i tak, nawet jakby ich nie było. Mamy dzisiaj ogólnie imprezę przed eventem, czyli Mistrzostwami Europy w Szczecinie. I z tej też okazji pojadą ludzie od nas z Wrocławia we wtorek do Szczecina na rowerach, gdzie tam właśnie będą Mistrzostwa Europy kurierów. Przed tym wirażem musisz mieć 80% swego maksa, tu. No, czy już muszę zapierdalać na tej bandzie. Tak. Proszę, no, wtedy z Wrocławia. I na to was. Słyszysz? Mateusz Szczypio. Ze znaku Wrocławia dzida w dół. Na prostym nad czerwoną linią, słyszysz? A przygotuje się Szczepan Molenda, Mateusz Węglarczyk i Grzegorz Molenda. Ryba, spoko, wchodzisz! Wchodzisz, nie gazuj! Wchodzisz! Dobrze, ryba, jesteś! Uważaj, kleci ci! Zejdźcie z toru! No, Krzysiu, weź wygięty, kurwa, jak ten, jak... Weź się wygnij. Nie będzie nigdy taka ładna. No będzie, chyba jak ten, blizny. Ten strój, bez oprawie, błom! Ej, ej, ten błom! Nie, mam tylko dwie takie. Najważniejsze jest przemieścić się od punktu A do punktu B w jednym kawałku i przy okazji, żeby wszyscy naokoło też byli w jednym kawałku. Jak to ci się udało, to wszystkie przepisy możesz traktować mało jako podpowiedzi, te znaki zakazu i nakazu. Czerwone światło ostrzega tylko tym, co może jechać z boku. To nie zatrzymuje ci fizycznie, nie musisz stać na tym skrzyżowaniu. Zazwyczaj nie ma czasu na hamowanie. Jeżeli dzieje się sytuacja na drodze, to masz przyspieszać i kręcić kierownicą. Ty jedziesz czymkolwiek, przewidujesz to, że z jakąś prędkością przeruszają się przeszkody, ty jesteś z jakąś prędkością, z jakimś wektorem i kierunkiem i wszystko się mija, jeżeli każdy dba o swoją drogę. Więc jeżeli ktoś widzi mnie jadącego, jak jadę w niego, to nie zatrzymaj się, nie zmieniaj kierunków, nie panikuj. Widzę, co robię.
Dobra, ulotkę to zabierz. Dobrze. Chcesz jeszcze chwilę? Zaraz jak ruszyliśmy, to takie było w ogóle w chuj mocne tempo. Pierwsze 30 km jechaliśmy ze średnią 32. No tak, nie no, bo to fajnie szło, jeszcze wiesz, miasto wymusza to, żeby szybciej jechać, nie? Im szybciej jedziesz, tym mniej wpływasz samochody. Najbliższy komisariat. Mister, kopnij w samochód albo wysać coś, zaraz przyjadą. Ale gratę, który wie, że się sami. Gdzie jest ta maść? Przecież ty masz miść. No nie, tą himalajską. No ty masz tam himalajską. Ja cię kurwa przetrę. O. Ja cię kiedyś wyślę na jakiś kurs pielęgniarki po prostu. Na kurs empatii mnie wyśli. Stara. O Jezu, przemy, co ty tam masz? No makabre, no dlatego cały czas się kurwa sram. Gdzie masz tam swoją? No to ewidentnie jest w plecaku. Gdzie masz maść? No za chłopaki, jedziemy na CMC to są Europejskie Mistrzostwa Kurierów Rowerowych. Super sprawa. Przede wszystkim najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zapierdalać. Przyjeżdżamy tutaj tak naprawdę do naszych znajomych, pomóc im w imprezie, którą oni robią, a robią to dokładnie w ten sam sposób, co my. To jest ta sama impreza, którą my robimy. Bus drinking, bicycle riding.
Ja się trochę boję, że mi to jebnie w ryja, nie? Dobra, widziałem na YouTubie. Ile to jeszcze? Kurwa, masz korkociąg? Uda się. Prędzej gazu zbraknie moim zdaniem, ale... Dobra, jest, tutaj. Zaraz wyjdzie. Ty ziomek, a ten korek to nie zaczyna kapać? First of all, welcome to Szczecin again. Ziomek, podejrzewam, że ma szansę na pierwsze miejsce w Omnium, na Velodromie. Halo Magda, słuchaj, mam nagrodę dla ciebie, słońce. Wygrałaś na karaoke. Wybieraj. Okej, idziemy. Ty, a to zapięcie ci się przyda? Ja mam swojego, jest rozjebany, ale jest mój własny. Powiem ci, że ucieszyłbym się z niego, ale wiem, że tobie jest bardziej potrzebny, bo ty masz kurwa Bitwina. A należy dziś, jak ja pierdolę. Bierz tego uloka, ziomek. Załóż, proszę. No i zajebiście, jesteśmy kurwa uczciwie podzieleni. Łysy, a odpakuj uloka, pokaż co tam jest poza kluczykami. Po to pracujesz, po to w ogóle śpisz, odpoczywasz, żeby robić coś fajnego. Jest tyle innych rzeczy, na których się skupiasz i cały swój potencjał na to marnujesz, całą swoją siłę. Kurwa, bawmy się w życie, ja pierdolę, no. Dobra, chodź.